Ja jestem przede wszystkim mieszkańcem Nowej Huty, kimś, kto się tutaj urodził, od zawsze mieszka i starałem się od zawsze jakoś odnaleźć swoje miejsce w tej hucie. No i zacząłem fotografować hutę, poszukiwać swoich tematów i okazało się, że moimi dwoma wiodącymi tematami to są z jednej strony architektura, a z drugiej portrety z Nowochucian i historie, o które ich wypytuję. Idealnie. Moją drugą pasją jest to, aby się spotkać z ludźmi i rozmawiać z nimi o dawnej hucie, jak kiedyś było, jak oni ją pamiętają, jak i rozmowy z młodymi nowochucianami, którzy no, czują tą wspólnotę, czują, że huta jest wyjątkowa, że ludzie, którzy tutaj mieszkają, czują między sobą jakąś więź. Chcą się pokazać właśnie na tle Nowej Huty i oznajmić, że to jest fajna okolica do mieszkania, to jest dzielnica, w której mogą spełniać się, realizować rodzinnie i zawodowo. Prosiłeś mnie, żebym przyniósł coś, co jest związane w jakiś sposób z Nową Hutą. Mój tata pracował jeszcze w dawnych zakładach przemysłu tytoniowego. Wtedy, w latach 70., każdy miał przypiętą plakietkę, z jakiego był wydział, kim był i jaki miał numer pracowniczy. I to mi zostało po moim tacie. Pracuję w tej chwili w tej samej firmie, co mój tata, więc w jakiś sposób te wspomnienia się ze sobą łączą. Staram się wynajdywać wydarzenia, które się dzieją w Nowej Hucie, które są niepowtarzalne, nietuzinkowe, wyjątkowe. Znalazłem chłopaka, który gra w tramwajach. Chce umilić ludziom czas. Deliryk, artysta tramwajowy, tak się nazywa. Biedne wodki na ulicy, zalane łzami, autentyczna historia. Jedna, drugiej patrzy w oczy. Przecież on był zawsze z nami. Takich rzeczy też poszukuję i chcę pokazać nowochucianom, że nasza huta żyje. Staram się szukać jakichś multimedialnych sposobów na to, żeby wyrazić siebie. Organizacja wydarzeń, ale takich oddolnych, takich niszowych, takich, na które przyjdzie tylko kilka osób. Poprosiłem Dobromiłę Lebiecką, chórzystkę, aby dla tych, którzy się zainteresują, zaśpiewała o zachodzie słońca na kopcu Wandy w Nowej Hucie. Przepiękny koncert dla kilkunastu osób przy zachodzącym słońcu. To było wydarzenie niepowtarzalne i coś takiego chciałbym powtórzyć. Jeżeli chodzi o taką geograficzną Nową Hutę, to rzeczywiście zaczynam czuć jakiś pewien niedosyt. Myślę, że dość dobrze już ją znam. Natomiast zawsze tą terrą incognitą dla mnie są ludzkie wspomnienia, ludzkie emocje i wszystko to, co jest w nowochucianach, to jak oni tą Nową Hutę pamiętają, postrzegają, jak oni ją odbierają i to spowodowało to, że zacząłem podróżować. Siedzimy sobie w kamperze, a kamper jest w zakładzie mechanicznym. A dlaczego? Bo przygotowujemy go do następnej wyprawy. Niebawem wyruszamy. I tak wygląda nasz projekt. Jeździmy po Polsce, szukamy fajnych osób związanych z Nową Hutą. Jak na przykład jedna z wizyt u pana Adama Polaka, który mieszkał w Nowej Hucie, obecnie mieszka w Gorlicach. Był osobą, która była represjonowana, która pamięta stan wojenny, pamięta wszystkie te zamieszki, które działy się pod Arką. Korzystam z tego, że umiem zrobić ze 2-3 ładne zdjęcia i fotografuję Nową Hutę, między innymi z dachów. Chodźmy. Zacząłem chodzić po dachach Nowej Huty, korzystać z gościnności niektórych spółdzielni mieszkaniowych, niektórych wspólnot. Czasami ktoś wpuszcza mnie do siebie do mieszkania, z okna pokazuje, jak wysoko mieszka i jak pięknie ta Nowa Huta wygląda w bardzo żywych kolorach. Akademia Seniora powstała 10 lat temu jako wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Przyjaciół Nowej Huty i Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta. Dzisiaj odbywają się zajęcia Tańce Świata, Tańce w Kręgu. Tańce w Kręgu sprawdzają się w każdej grupie. Od dziecka przez dorosłych po seniorów są bardzo proste. Trzymamy się za ręce, wykonujemy kroki prawą albo lewą nogą, takie, które można z łatwością powtórzyć. I kiedy tylko staniemy w tym kręgu, od razu porywa nas ten wir tańca i radość tańca. I naprawdę wszyscy mogą się doskonale bawić, nawet jeżeli na pytanie, czy lubisz tańczyć, odpowiadają, nie umiem. Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego, a, a, a.
Tańce w kręgu wydają nam się czymś bardzo egzotycznym i czymś, co się na pewno dzieje tylko za tak zwaną granicą. Tymczasem i w Polsce tańczono w kręgu, a jak ja mówię, to nawet podwójnie, bo nie dość, że w parach kręcimy się wokół własnej osi, to jeszcze za słonkiem lub pod słonko, bo tak nazywano dawniej kierunki tańca. A dzisiaj nowochódzcy seniorzy tańczą tańce polskie, litewskie, francuskie, rumuńskie, węgierskie, bałkańskie, greckie. Na pewno bardzo karnawałowo, bardzo energetycznie i energicznie i z wielką radością we wspólnocie. Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Taniec jest absolutnie uniwersalny. Tańczyć można w każdej chwili, w każdym wieku, w każdym momencie życia, z każdą jakąś niedogodnością. Taniec wyzwala radość, taniec daje dużo energii, w tańcu wszyscy czujemy się dobrze. Taniec jest takim bardzo mocno towarzyskim i socjalizującym doświadczeniem. I do przodu! Hej, ha! Seniorzy to jest taka grupa, która wciąż jest żądna nowych wiadomości, nowych umiejętności. Dla mnie to też są bardzo cenne kontakty, ponieważ się cały czas uczę. Najwięcej mogę się nauczyć od starszego pokolenia, dlatego ja daję im to, co ja umiem, ale też bardzo dużo czerpię od seniorów. Motywem jest to, żeby wyjść z tych czterech ścian samotności, mieć kontakt z ludźmi, poznawać nowe osoby. Takie przyjaźnie się zawiązały w ramach naszej akademii. Myślę, że to jest nie do przecenienia, kontakt z drugim człowiekiem, dlatego mottem naszej akademii są słowa znajdź swój dobry czas i mamy nadzieję, że seniorzy znajdują z nami ten swój dobry czas.